podróżni korzystający z zatoczki autobusowej przy dworcu nie czują się bezpiecznie. Takiego zdania jest przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Przełomiec, który obawy swoje wyraził podczas ostatniej sesji. Ruch w zatoczce naprzeciw dworca autobusowego przy ulicy Utrata jest znaczący, jak zauważył radny. Kilka razy dziennie zatrzymują się tam pojazdy krajowe, rejsowe, a także komunikacji miejskiej. Według prezydenta Suwałk pogłębienie zatoczki nie jest inwestycją wymagającą dużych nakładów finansowych. Problem leży gdzie indziej. Tu jest taki problem trudny tak naprawdę do rozwiązania, bo przecież dworzec PKS-u jest otwarty. Każdy autobus może tam zajechać, tylko za ten wjazd trzeba zapłacić. Z tego co wiem, kosztuje to 20 zł. Koszt zatrzymania się na przystanku miejskim, a mamy obowiązek udostępnienia tych wszystkich przystanków, to jest chyba 6 groszy. A wobec tego widzimy tutaj pewną różnicę cenową, znaczącą różnicę cenową. Ja powiem więcej, ci przewoźnicy rejsowi zatrzymują się nie tylko na tym przystanku, tam przy dworcu PKS-u, ale zatrzymują się również na ulicy Wojska Polskiego, na Kościuszki. Mają te sprawy uzgodnione, podpisane stosowne umowy z zarządzającym, czyli z zarządem dróg i zieleni. I ta stawka, o której mówiłem, ta niska stawka, ona wynika z przepisów. Wprost i nie mamy tutaj na to wpływu. Jak na razie brane są pod uwagę dwa możliwe rozwiązania. Jednym z nich jest to rozbudowa zatoki, drugim pozwolenie na zatrzymywanie w innym miejscu. Bo tam jest taki parking, stoją taksówki przed dworcem PKS-u. Czy część się zatrzymuje nam, jeden z przewoźników zatrzymuje się chyba na ulicy Przytorowej. Administracja dostrzega zagrożenie i zapowiada opracowanie takiej strategii, która pozwoli na jego rychłe zażegnanie.